Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż 20 kroków. Tak łatwo się nie wywiniesz. Niestety, strollowanie nie działa. Witam serdecznie, a to jest Gothic. Ostatnio kończyliśmy na tym, że próbowaliśmy walczyć na arenie, ale niestety nam nie wyszło, teraz idziemy się zrewanżować. W międzyczasie trochę sobie, jak widać, poekspiłem. Wbiłem 17 poziom, teraz spróbujemy zawalczyć na arenie. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Jestem Kirgo. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa? Daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć. Wielka szkoda. Chcę z tobą walczyć. Chodź za mną. Czas na walkę. Ciekawe, czy cokolwiek zadam Kirgo. Dobra. Zaczynajmy. Serio? Wygrałem. Jak widać, był kmiotem. No, Kirgo nieźle dostał. Kim jesteś? Jestem Karim. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Takich jak ty zjadam na śniadanie. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego? Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Czekam na ciebie na arenie! Najlepszy dialog chyba w tej grze. Jaki kmiot, jacie. No, szybko poszło. Nawet nie dostałem żadnego ciosu. Już nie żyjesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Jestem pod wrażeniem. Skati nas pochwalił, że robiliśmy power gaming. Chyba wszystkie zadania dla starego obozu zrobiliśmy. Jeżeli o jakimś zapomniałem, to napiszcie w komentarzu, czy sam sobie później przypomnę. A teraz pójdziemy do obozu Bractwa, wykonać tam kilka zadań pobocznych, które trzeba zrobić. No dzisiaj chcę tam dokończyć większość tych zadań, co tam zostało. Między innymi właśnie w obozie na Begnie. Może coś w nowym obozie coś ruszymy, ale nie wiem, czy nam się to uda w dzisiejszym odcinku, a może w następnym. Jeszcze zostało nam zrobić listę starej kopalni, bo to się wiąże też z nowym obozem. I nadal nie wiem, do którego obozu mam dołączyć. Możecie tam napisać, gdzie najlepiej. Wcześniej już byłem w każdym z tych obozów i nie wiem, do którego dołączyć. No, jesteśmy już w obozie Bractwa Ściącego. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Chciałbym zostać członkiem Bractwa. O tym zadecyduje Kor Kalon, ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do Bractwa. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Dobra, to chodźmy zrobić jakieś zadania. Najpierw z tym leniwym członkiem Bractwa. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Kor Kaloma. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Dobra, trzeba zagonić leniwą parówę do roboty. Mieszka koło Kor Kaloma i tam, gdzie stoi Fortuno. Przysyła mnie Gorim. Co? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć w co. Zwycięzca! Bez dwóch zdań! No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co? Jesteś jak wrzut na tyłku. Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Już idę. Wygraję.
No, dostał po tyłku. Ciekawe, czyż będzie taki grzeczny. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. No, wrócił do roboty. Kolega ubijacz będzie zadowolony. Od razu nam zlecił jeden z bali zadanie. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Baal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Przysyła mnie Baal Orun. Świetnie. Nie zapomnij zajrzeć do Virana. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Znam pewnego człowieka w nowym obozie, ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. 50 bryłek to uczciwa cena. Facet nazywa się Cyfer. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Dobra, to teraz gadamy z tym jegomościem, tylko żeby... Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Przybywam z polecenia Baala Oruna. Mam wziąć wszystko? Myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc: przysyła mnie Baal Orun. Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Kroi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Nie widzę już żadnych krwiopijców. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. O, błotny wąż idzie. Ciekawe, ile zadajemy mu obrażeń. O, ładne obrażenia już. Nie najgorzej. Dobra, to chodźmy do tego Korkaloma. Mu oddać te bagienne ziele. Jeśli ktoś narzeka na obecny model walki w grach komputerowych, to co ma powiedzieć tutaj? No niestety, błotne węże są beznadziejnie zrobione. Tutaj spam jedynie wchodzi w grę. Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to! A teraz... Zejdź mi z oczu! Teraz kolejne zadanie. Trzeba rzucić zaklęcie sen do jednego z uczestników nauk u jednego z guru, ale na razie nie mam zwoju snu. To chodźmy do innego guru. On się do nas odezwie, co ciekawe. Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. Zaniosłem ziele Korkalomowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył? Nikt. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej,
odezwałeś się do mnie. Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Potrzebujemy nowych dusz. Przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Dostaliśmy zadanie bojowe od Bala Tondrala, przyprowadzenia jednego z ludków. No i to będzie to jest koleż opacza bardziej. O, na razie pójdźmy tam i chyba na tym skończymy. Także kolejny odcinek, w którym mało co zrobimy, ale powoli tam do przodu. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Myślałem, że szybciej się z tym zwinę, ale dosyć długo trwa to pomijanie dialogów. Trzeba jakoś urozmaicić ten gameplay. Widziałem film, jakiś gość robi też serię z Gothica 1. Filmy trwają po 40 minut. On już jest chyba pod koniec gry, tak piąty rozdział około. Nie włączałem go, ale to gość ma 130 subów, a wyświetlenie ma koło tego, to nie najgorzej jak na taki mały kanał. Nie robi chyba tam żadnych cięć w montażu ani nic, także wynik nawet niezły jak na tak mały kanał. To jeszcze typowo growy. Bo content growy raczej umarł u większych, bo wyświetlenia są fatalne. Trzeba poszukać tego kopacza, go zaprowadzić. Jestem tu nowy. Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę. Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? Odprowadzę cię do... To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Potrzebujemy 100 bryłek rudy. Jestem gotowy. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Ruszajmy. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować. Nic nie widziałem. Piękne kadrowanie kamery było przed chwilą. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Kor Kalom powinien cię przyjąć. To by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.